Cześć, jesteśmy tu na kolejnym unboxingu. Jak wam mówiłem w ostatnim unboxingu Limbo, zaraz nagrywam kolejny. Jest to edycja kolekcjonerska gry Alan Wake. Gra Alan Wake będzie rozdana na konkurs, tak samo jak kilka też innych gier, bo będzie to masowy, taki bardzo duży konkurs. I mam edycję limitowaną, czyli taką specjalną, ale była akurat za 12 euro edycja kolekcjonerska, więc pomyślałam, a kupię, bo jest więcej rzeczy, a przynajmniej jeszcze wam oddam grę. Więc tak wygląda przód, tak wygląda bok, tył i drugi bok. I można otwierać to. Nie będę zdradzał jeszcze, jakie gry będą na konkursie, bo jeszcze do mnie nie doszły te gry. Więc jak dojdą, to i tak dopiero będzie konkurs. Więc tutaj otwieramy z folii. I tak to się prezentuje. A, to te kosze zdejmuję. Okej. Czyli to zdjęliśmy. I tak to wygląda bez tego. Trochę inaczej, bo nie ma tutaj PC, wieku. To więc tak oto wygląda, bok tak, tył tak. I w ogóle książka, jest też wydanie, jak książka to wygląda. Ale takiego nie znalazłem. No i tutaj jaka pierwsza rzecz to gra DVD Limited Collector's Edition, bonus i soundtrack. Więc tutaj są pierwsze takie rzeczy. A pod tym... Czekajcie. Jak oni to zrobili? I pod tym są rzeczy wszystkie schowane, okej. Tu jaka masa rzeczy. Jezus Maria. O Jezus, jakie to grube. Czekajcie. Tu ukryli strasznie tutaj. Trzeba wyjmować teraz. O god damn it. Są tu też te edycje, które były w edycji limitowanej oczywiście. Czyli to sobie odstawmy tutaj. I pierwsza rzecz to naklejki, które były już w edycji limitowanej. Więc połóżmy sobie tutaj. Kolejny to jest bonus disk numer 2, który nie był już tak jak tamten zapakowany, tylko tak oddzielnie. Pocztówki, które już widzieliście, ale pokażę jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Każda ma podpis Alana Wake'a na sobie, z autografem, jakby nie. Tak wygląda tył tych pocztówek. Może też będzie tak, że do osób, które będą chciały, które wygrają w konkursie, też podadzą mi swój adres i ja wyślę dla każdej osoby, która wygrała, jedną pocztówkę. Plakat jest oczywiście ten sam, co już mam, który wygląda z tyłu tak. A z przodu wygląda o tak. Trochę ciężko tu rozłożyć, no ale wiecie jak to wygląda. Tu akurat wisi u mnie w pokoju przecież. Dobra, niech leży. Tu jest instrukcja. Bo instrukcja musi być. I tu są The Alan Wake Files, czyli dokumenty Alana Wake'a, które są napisane w... Po języku angielskim. W języku angielskim. O, fajnie, to sobie poczytam to. I tak to się zaczyna. To jest taka jakby książka, nie? Listy. Czekajcie, powiem wam, ile ma stron. Ma 129 stron. To pewnie opowiada tam jakoś, urozmaica tą całą historię. Co się działo, wszystko. Seria pewnie też będzie z Alana Wake'a. No i taką wyglądała edycja kolekcjonerska. Jest tak dużo, jak youtuberów robiło. To taka
książka była, nie? A tutaj nie ma książki, jest to inaczej zrobione. Więc są na tyle w tym unboxingu. Jutro, pojutrze, jeszcze na samym tygodniu będą kolejne unboxingi. Mówi dla Was Max, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was do innych serii. Randomowo, Ghostbusters The Gale Game, Sniper Elite V2, Godzilla z Maxem. Co jeszcze? Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Mówi dla Was Max jeszcze raz, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie.